We wtorek rano w zagajniku przy Legionowskim cmentarzu znaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało zauważyła jedna z pasażerek autobusu kursującego Aleją Legionów. Kobieta natychmiast powiadomiła policję. Oprócz funkcjonariuszy na miejsce przybyli także przedstawiciele prokuratury, biegli i policyjny technik. Denat nie miał przy sobie żadnych dokumentów, nie miał też butów. Po wstępnych oględzinach zwłok nie znaleziono na nich żadnych ran ciętych, kłutych lub postrzałowych. Były za to otarcia, zaczerwienienia i siniaki. Dzisiaj prokuratura rejonowa w Legionowie wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. To jest odczyn z artykułu 155. Śledczy nie mają pewności, co mogło być przyczyną śmierci mężczyzny. Hipotez jest kilka. Pierwsza to śmiertelne potrącenie, którego sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Druga mówi o tym, że mężczyzna został potrącony w zupełnie innym miejscu, a jego ciało zostało podrzucone w okolice Legionowskiego cmentarza. Brana jest także pod uwagę inna możliwość. Mężczyzna mógł zostać pobity lub zmarł z przyczyn naturalnych w jednym z okolicznych domów, a jego ciało zostało podrzucone do lasu. Dwie ostatnie hipotezy tłumaczyłby brak obuwia. Nie jest jednak wykluczone, że buty razem z dokumentami zostały ukradzione już po śmierci mężczyzny. Z uwagi na okoliczności, w jakich ujawniono ciało mężczyzny, prokurator podjął decyzję o skierowaniu postanowienia do Zakładu Medycyny Sądowej o przeprowadzeniu sekcji zwłok. W toku czynności ustalono tożsamość mężczyzny. Prokuratura nie chce na razie ujawniać, kim był zmarły. Z informacji, do jakich udało nam się dotrzeć, wynika, że ciało należało do 49-letniego mieszkańca Góry w gminie Wieliszew.